Cześć wszystkim, witam was w 11 odcinku ze Spore kompletnej edycji. Ostatnio dużo całkiem innych plemion poatakowaliśmy, więc mamy 3 albo może nawet 4, nie pamiętam, te totemiki takie śmieszne od pokonania innych plemion. Niestety tym samym zmniejszyło się nasze zaprzyjaźnienie ogólne. Nasza przyjaźń. Dobra, tylko 3 totemy. Rozszerzono na jeźdźców, atakuje inne plemię. Ciekawe jakie, chyba zielonych. Jak sobie spojrzymy, to... Wow, widzę, że prawie nic mi nie zmniejszyło to, że zaatakowałem jakieś inne plemię. No to prawdopodobnie raz zaatakujemy jedne plemię, a inne podbijemy, tak mi się wydaje. No, zobaczymy jak to będzie. Kurczę, mam nadzieję, że w tym przedsiębiorczym zostanie, no. Dobra, czego ja właściwie chcę? W sensie, do kogo pójść? Mniej rozwinięte są zieloni. Więc... łatwiej będzie... pokonać zielonych ewentualnie, a może zaprzyjaźnimy się właśnie z lawendowymi. Chociaż lawendowi są znacznie dalej od nas. Aha, oni mnie zaatakowali. Świetnie. Trochę szkoda, bo nie chciałem ich atakować. Kurde, no atakujcie ich coś. Bo to już widzę, że będzie problematycznie z tymi zielonymi. Jeżeli oni mnie tu zaatakowali... w takim razie nie mają nikogo prawie, a lawendowi mają wielu osób. To może będzie łatwiej z tymi lawendowymi się zaprzyjaźnić faktycznie. Niech ich tylko do... biją, świetnie. Dobra, no to jak w takim razie? Niech dwóch healerów pozostanie. I tak, widzę, że mam rekasy, drewniane rogi i te trąbiny. Wszystkie rzeczy leczące ustawiłem na jeden... na jedno miejsce. Dobra. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No to po trójkę w takim razie, niech mają te rzeczy. Chociaż to trzeba by naprawić, o. Fajnie. Widzę, że się zajmą naprawianiem. Kurczę, no nikt nie będzie w wiosce. No nic, no to najwyżej się wróci do niej, jak będzie trzeba. O. No, by ci na mnie nie zaszarżowali. Zresztą, jeżeli zaszarżują, to od razu użyję fajerwerków, już będą poprawne stosunki z nimi. Kurczę, parę osób to mogłoby sobie zjeść coś. A, dobra, automatycznie biorą jedzenie. Chyba? Wygląda jakby niby wzięli. Ale czy to oni wzięli na pewno? Nie wygląda na to. Chyba niech zjedzą, kurczą, bo zaraz umrą od braku jedzenia. Ci naprawiają to dalej. No to weźcie w końcu już te trąby. Superansko. No dobra, nie, dobra, to spójrzmy do tych lawendowych. Zieloni przed chwilą byli przez nas zaatakowani, więc... kurczę, niech już tam się walą. O! Przynajmniej marekasy mają. No dobra. Długo będą się regenerować dosyć, więc raczej nie zaatakują mnie za szybko. Dostrzeżono najeźdźców. A, mnie teraz atakują ci. No, fajerwerki! No, już superansko jest. Dobra, tylko jak ja z nimi mam wejść w jakieś relacje? Pozytywne? Teraz mogę? Tak, reaguj na prośby zebranego tłumu. O nie, oni dalej mnie tam atakują. Ale jajca. Dobra, niech sobie wykradają. Wujem, to obchodzi.
Czy ja nie zdążyłem rogów użyć? Oni chcieli marakasy teraz. No, przybliżę sobie trochę. Możliwe, że już zrąbałem tak naprawdę. Dosyć mało czasu mi dali. No halo, przecież już... Że dobrze zrobiłem. Chyba jednak nie. Dobra, mamy cały dzień. Przegrupujcie się czy coś. Teraz polecę na... Kurde, cyferkach. Będzie szybciej niż wskazywanie kursorem. Same gwizdki. Coś mi podkrada cały czas żarcie. Tak mi się wydaje. No co jest? 9? Tak blisko do 10. Jeszcze raz. Żeby ci się, kurczę, zaraz nie odzyskali. Kurde, użyłem marakasów tysiące. No to chyba już po. To się już raczej nie uda. No bo trzy osoby mają inne rzeczy, kurczę. Ja nie wiem, czy te tych dwóch healerów mogłyby nie mieć czegoś innego. Dobra, ostatnia próba i lecę jeszcze z tymi healerami coś wybrać. Marakasy i gwizdki najlepiej. Bo najrzadziej są wybierane. Znaczy najczęściej właśnie. To najwięcej dadzą. No, przecież dobrze było. Ale Lipton. Dobra, trzeba powrócić do wiochy. Kurde no. A co to jest za alfa jakiś coś? O, mogę zadomowić. Spoko. Tak, i healer bierze w takim razie drewniane rugi i ten niech będzie marakasy. Niech ten sobie coś zje. I niech ci sobie coś zjedzą. O. 72 pożywienia. Powinno wystarczyć. Już do końca, tak myślę. Sporo mogę ich udomowić, no ale dobra. A w razie czego możemy przecież wziąć sobie jajka od naszych samotników i już nie będzie żadnego problemu. Wioska lawetowa jest obojętna wobec istnienia two... Już? Bo panie, to takie chwilowe to jest. Niepokojąco. Dobra, niech wszyscy sobie tam pozjadają, co muszą. Dobra, wszyscy są już na zielono, nikt nie potrzebuje pożywienia. Nice, inne plemię. No ale nie zieloni chyba. Mnie. Czy zieloni mnie faktycznie? No co za idioci. Kurczę, no to kur... Weź się jakieś oszczepy czy coś. Czy oszczepy? Ostry lecące? A. Te wzięli teraz, no dobra. Trzeba się obronić niestety, kurczę, no głupi zieloni. Bo już nie da rady teraz, żeby z nimi coś, cokolwiek dobrego. Ojej, jakim wszystkim teraz brakuje pożywienia. Oni już są najźli znowu. Lipa. Oj, zaraz ich się populacja znowu zmniejszy. Brawo, wygraliście. Teraz tak, ty i wy wszyscy bierzecie coś do jedzenia. Niech sobie najpierw najedzą. To pewnie ci zdążą mnie zaatakować, kurczą. No ale najlepiej będzie najpierw się z nimi zaprzyjaźnić chyba. A już jesteśmy agresywni, super. Tylko przez to, że kurczę część nas atakuje. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Drewniane rogi. O,
markasy i tamte. O. A, no to fajnie. No kurde, naprawiać to. Dobra, to ja mam taki pomysł. Jak wezmę te trąby. Cyk. Ja bym jeszcze zmienił troszeczkę naszego plemienistę. Tak, to będzie dobry pomysł, bo przecież ja mam chyba koło jednego poziomu. Przyjacielskość. Ja mam przyjacielskość zero. Wszystko jasne, kurczą. Dobra, co ta maska mi daje? Atak. No to ustawię sobie towarzyskie 5. No, i już. Oj, 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 co się dzieje z tą maską? Mogę ją jakoś sensownie ułożyć? Dobra, niech będzie już tak. Czy coś? Dobra, no i z towarzyskimi 5 można już podejść do tego, kurczą. Ale w jakiś sposób ja nie miałem w ogóle ani jednego poziomu w tych przyjacielskościach. To jest ciekawe. Dobra, teraz najeżdżamy na lewendowych. O, już są totalnie wrodzy do mnie. W jaki sposób to w ogóle się zmienia? Przecież ja ich totalnie w ogóle nie atakowałem i oni tak nagle są do mnie niemili. No nie nagle, ale stopniowo zmniejszali się, zmniejszała się nasza przyjacielskość z nimi z jakiegoś dziwnego powodu. No, fajerwerki. Czyli oni już są do nas przyjacielscy. No i towarzysko śpiew powinno załatwić sprawę. No myślę, że od razu pójdzie dziesiątka. O! Nawet taki widok jest dobry. Marakasy. Trąby. Trąpany najmniej niestety. I oni akurat ich są najwięcej, ale patrz, już jest kurde prawie końcówka. Dobra, zaraz będzie przyjacielskość. Super. Odmawiaj, oswój dzikiego stwora. Mam takie zadanie? Można w sumie zrobić. Kurczę, dzisiaj jeszcze moglibyśmy przejść do fazy cywilizacji, ale... Rety, będzie z tym dużo... roboty, bo trzeba będzie parę rzeczy potworzyć nowych. Wydaje mi się, w fazie cywilizacji jest najwięcej... najwięcej czasu trzeba poświęcić na tworzenie jakichś rzeczy. Typu budynki właśnie. Wioska lawendowa została twoim przymiotem. Twój totem jest prawie ukończony. Ich narzędzia i wyposażenia są odtąd dostępne dla twojego plemienia. Znajdziesz je na ekranie swojego... ekranie z tym plemiennego. I co? Prawie idealnie po środku. To ja mam śmieszny pomysł. Żeby nie było zbyt dużo problemów, to ja odeprę od nich jeszcze jeden atak, więc będę miał trochę na czerwono, bardziej w dół, no nie? A potem się z nimi na przyjaźń, nie? Ha. I już będzie niebiesko. Dobra, niech sobie ten zażre coś. U domów dzikie zwierzę. Gdzie to on niby najbliższe dzikie zwierzę? Jakieś tutaj jest. Dobra, to jakieś te z gwizdkiem. Nie, zostawcie go, zostawcie go! No! Co za debilis? Co za idioci? Czy on nie chciał źle dla mnie w ogóle? To tego domów, o! Dasz radę? W ogóle w pojedynkę? To będzie dobry pomysł? Nie wiem. Cześć! Daję mu kość. Co to za dziwny stwór w ogóle? Bardzo dziwaczny. W tej chwili ma zbyt wielu domowionych zwierząt. Ale de facto oswoiłem, więc nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy problem. Ojej, wywaliło mi jednego samotnika chyba. Co tu się dzieje? Co to jest? O.
latający statek. Czemu to jest jakiś typo na roweru? Reaguj na prośbę zebranego tłumu naciskając. Ale o co tu chodzi? Przecież ja nigdzie się z nikim nie zaprzyjaźniam. O? Niby gdzie? A, bo ten chciał się ze mną zaprzyjaźnić. Cholipka, oni nie mają w ogóle tych, żadnych narzędzi tych ofensywnych. Rety, wóz chciał się ze mną zaprzyjaźnić, no. Coś nie wyszło. Niech ten z gościu spiernicza z tym owerkiem. Rety, ciekawe, sokiem. Stworzenie. Coś. No, ale weźcie te płonące. On, no i zapierdzielili mi stwora. Chyba? Nie. To wrogu zapierniczyli. Ciekawość. Aj, teraz będą ich gonić. Dopóki im nie zniszczymy głównego budynku, to wszystko będzie gigant. Więc no. Będzie dobrze. Dobra, niech sobie wezmą to jedzenie. Ja sobie tu zapiszę może. Zapis. No i w przyszłym odcinku pewnie ankieta w takim razie, bo już będzie kolejna faza, przedostatnia. Dobra, oni te jajka wezmą w nieskończoności ilości prawie, że. Zawsze ewentualnie możemy sobie nieco pogorszyć ten stosunek, po prostu atakując inne plemię i tyle. Nawet jeżeli jesteśmy już z nimi zaprzyjaźnieni, to i tak nam to nieco zmniejszy. No już bałem się, że ten wódz nigdy nie dostanie tego zdrowia. On tak chyba dosyć długo z nim miał. Ile tych jaj jeszcze? No, w końcu wzięli ostatnie sztuki. Ponad 130. No to jak w sumie? Trochę ich poatakowałem znowu. No ale patrzcie, kurczę, przymierze dał nam taki wielki postęp. No nie da rady, trzeba to jeszcze zmniejszyć nieco, bo wyskoczymy na zielonych. A może spróbować faktycznie załatwić tych, z którymi się sprzymierzyliśmy? Dobra, nie wiem. Można by w sumie. No dobra, spróbuję. Część ma te pochodnie, niech będzie, nie wiem, trzech healerów. No. I sobie pójdziemy na fioletowych. Tak sobie nagle ich zaatakujemy. Ale będą nas nie mieli. No to już takie życie już. O ile mogę ich w ogóle zaatakować? Nie, nie mogę. Nie mogę atakować swoich sojuszników. No to jednak spierniczona sprawa. W takim razie wracam gdzieś tu. Czemu tu? A, to jest ich wódz. Dobra, nie, mój? Wygląda jak mój. Niech wszyscy idą, kurczą. Na zielonych. Niech ich pokonują. Kurczę, czy oni mają jakiekolwiek żarcie? To jest ciekawa sprawa. Sam nie wiem. Fajnie, że tyle, że poszli w pierwszy ton. No, atakujcie ich, atakujcie. Żeby tylko się nie okazało, że ta wioska będzie zniszczona, bo to słabo trochę będzie. Ten mnie atakuje, kurna, w pojedynkę. Słuchaj, że uciekł z własnej wioski, żeby moją zaatakować, kiedy nikogo tam nie ma. Z drugiej strony tamci są. Ech, kurczę, no. No ale coś tu trzeba, no. Pokombinować. Już ci mi od moich posesji. Kupi wóz. No, już ma przerąbane. Będzie podpalany przez wszystkich. O, i ci jeszcze przyszli do pomocy swojego wodza, który i tak już umarł. To oni chcieli mi dać jedzenie. To nieźle.
No niestety z wami się już... Znaczy no dobra, zaprzyjaźnię się z wami, ale najpierw muszę was trochę podkonywać. Żeby mieć pewność, że będę po środku. Jeżeli chodzi o suki. Tu są w ogóle jakieś kotki ze Star Foxa? No, załatw go. Pięknie, w końcu. No i zaraz będzie po nich jeszcze jedna osoba. Wioska lewendowa otworzyła twoją promieniu podarunek. Kliknij, aby przyjąć dar. A, koszyk! Dobra, wywalone w dalsze, wasze dary. To sobie zostawimy w takim razie. Niech oni mijają jeszcze tą szansę, żeby się trochę wyswobodzić czy coś. Na razie mnie nie atakują. Jak tam? Wciąż to spada, ale kurczę nieznacznie. Nie wiem, jak będzie można to jeszcze zmniejszyć. Może atakują zwykłe stworki. No, 28 punktów. No i ich jeszcze. Oj, ale nie atakujcie tamtego. Tylko te pojedyncze sztuki atakujcie. No, cyk, cyk. Mam wrażenie, jakby w ogóle go nie atakowali, nie? Dobra, ich już zostawcie. Już, no nie wiem, oni zaraz nie będą mieli w ogóle jedzenia. Ech, bezduszni. No ale... Oni nie są młodzi czy coś? Kurczę. Nie, chyba nie. No, są już dobra. No, zapokonamy sobie po raz drugi. Czemu tylko parę osób atakuje tymi pochodniami? Nie mam pojęcia. No i jeszcze tego ostatniego. Już ich zostawcie, serio, kurczą. Już koniec. Zero. Dobra. Zatrukujmy jakieś mniejsze te stworki. Zobaczmy, czy to cokolwiek da. Właściwie całe wielkie siedlisko ich. Oni są ogromni całkiem. Jak na takie stwory zwykłe. I co, dało mi to trochę minusów? Malutko. Kurczę, no trochę jest to niepokojące, czy na pewno się to uda. No ale cóż. Spróbujemy teraz z tym. Czwórka niech będzie. Marakasy znowu. Albo drewniane rogi. No i parę naprawiących. A potem się z nimi zaprzyjaźnimy. Jak nie będzie zielonego na koniec, no to resetuję grę. Czy coś. No pewnie coś w ten stylu. Ale nie wiem, co wtedy zrobię. Nie mam pojęcia. Dobra, no możecie te trąby wziąć? Wasza trójka. Dobra, ci, którzy potrzebują jedzenia, to sobie teraz zjedzą chyba. Chyba, że muszę ich na nich nakliknąć. Od razu to zrobię. Dobra, wszyscy zjedli co musieli. Chyba. Albo nie, jeszcze? Jeszcze dwie osoby muszą się najeść. No będą tak po kolei przechodzić do tego jedzenia, czy co? No, w końcu. No to cóż, licząc, że nie wyjdziemy na zielonych teraz. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, oni w trójkę tam, bez żadnych budynków. No, chyba się nie dadzą tak za bardzo. Ale dobra, na fajerwerkach da radę raczej polecieć. Co nie? Chyba tak.
No obawiam się, że pójdziemy w przejazdę, no kurczę. Ale trzeba spróbować. Nie można siedzieć taką. Wioska zielona jest teraz twoim przyjacielem. Ale nic to nie zmieniło w sumie tutaj, w pasku. Dobra, teraz się z nim przyjaźnicie, Markasy. Trąby. O nie, tamten gatunek mnie jakiś atakuje, bez nadzieja. Dobra, może zdążę się zaprzyjaźnić z nimi. Trąby. Marakasy. Niech to kurna szlak. Pierniczone gówniaki. No i teraz można się dopiero zaprzyjaźnić z nimi. Jasny gwizdzior. No, dawajcie już te znaczki. Trąbię. Marakasy. Marakasy znowu. I ostatnia rzecz. Gwizdki. Super. No i ciekawe, czy wyszliśmy na przejazdnych, czy jeszcze jednak niebieskich. Się zobaczę zaraz. No żeby tylko nie. Ostatnia scenka. Cyk. Wioska zielona została twoim sprzymierzeńcem. Twój totem jest gotowy, możesz przejść do fazy cywilizacji. Gratulacje, twoje plemię wada niepodzielnie. Gdy uznasz, że pora się ucywilizować, kliknij przycisk przejścia do następnej fazy. Kliknij tutaj, aby założyć pierwsze miasto. Gra przełączy się do fabryki, aby można było zaprojektować ratusz i pojazd do twojej nowej cywilizacji. No i właśnie to jest główny problem, kurczą. Bo teraz nie wiem, czy... Kurczą, oni będą teraz jeszcze z tymi orkasami? Nie ma zamiaru się w to bawić już. Nie wiadomo, czy jesteśmy przyjaźni. Jeżeli będziemy przyjaźni, to trzeba będzie jeszcze tych zielonych parę razy zaatakować. Jednak, zanim się z nimi zaprzyjaźnią. Albo ich zniszczyć całkiem. Może w ten sposób też będziemy niebiescy. Ale ten ratusz i ten pojazd sobie ja będę budował kiedy indziej. No cóż, trzeba jakoś to sprawdzić. To sprawdzą przy was w takim razie, czy będzie to niebieskie, czy nie. Wcześniej zapisałem, więc... Kurna, no jesteśmy przyjaźni. Czemu? Historia. Taktyka twojego plemienia zapewniła ci pierwszą cechę kulturową. Ta cecha wyznacza kurs... O, kurczę, nie godzina. Kurs specjalizacji twojego narodu oraz jego badań technologicznych w miarę rozwoju twojego państwa, obywatele. Może was promienie i wybuduj miasto. Opracowują unikatowe narzędzia, które pomogą twojej cywilizacji na ścieżce ku zdobyciu władzy nad światem. Używaj ich mądrze. No za jakiego grzyba ja tu przyjazny jestem, no? Ja tu prawie nic w ogóle nie zdobyłem żadnego minusu od tego, że tutaj ich zaatakowałem. No nic, dobra, to w takim razie nie przechodzę dalej. W przyszłym odcinku spróbujemy ich może zniszczyć jednak. Jeżeli się uda być przedsiębiorczy po ich zniszczeniu, to w takim razie pójdziemy dalej. Jeżeli nie, to trzeba będzie ich trochę pofarmić. W sensie, no trzeba będzie ich zabijać, póki, nie wiem, nie będziemy tutaj gdzieś i wtedy przyjaźń da nam nie więcej niż, kurczę, tyle. Coś w tym stylu. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, czy będzie oglądać kolejnym. Na razie.